Wszystkie światła zgasły. No coś późno naprawdę wystartowali, ale to nic. Świetny start Domino, który już tutaj przedarł się bardzo szybko, ależ tam karambol na końcu. No niestety bardzo, bardzo pechowy start dla wielu z nich. Posypały się już pierwsze kary. No naprawdę dosyć ostro tutaj rozpoczął się ten wyścig. No i mamy tak naprawdę potwierdzenie tego, że no niestety, ale nawet do pierwszego zakrętu niektórzy kierowcy nie wytrzymali ciśnienia. W tej chwili MKX z DNF-em już dalej nie pojedzie. No i oczywiście zobaczymy, w jaki sposób tutaj restart rozpocznie Domino. Za nim bardzo blisko Zejder. No i już rozpędza swoją maszynę. Szybko poszedł, troszeczkę zaskoczył rywali z tyłu, od trzeciego w dół. No a tutaj Zejder bardzo blisko, 0,4 do Domino. No i pierwszy zakręt. Zobaczmy, jak to wygląda. No ciasno tam obrócona. No przynajmniej tak wyglądało, że obróciła się Alpinka, ale to nie, Szopuś jakoś tam daje radę. No i zobaczmy, na razie Domino prowadzi. No Szopem tutaj z problemami na wyjściu, ale naprawdę jakoś to wszystko obronił. W tej chwili walka między Mortem a Szopem. No i Mort tutaj wychodzi zwycięsko z tego pojedynku, ale Szopuś nie odpuszcza tutaj twardo. No i w tej chwili właśnie tą pozycję odzyskał. No Zejder, Domino, Kaczka, El Michael, taka czwórka tutaj. Do tej czwórki oczywiście włącza się jeszcze The Introvert Guy. No małe przetasowania tutaj, nie powinno tak oczywiście być. No i Zejder zaczyna. Troszkę zaskoczeni kierowcy z tyłu. No żółta flaga tam na chwilę jeszcze wystąpiła, ależ tutaj naprawdę ostro. No, żeby z tego nie było dzwonka, tutaj kierowcy Ferrari, ale ładnie obok siebie. No i na razie Zejder jako pierwszy, Domino drugi, El Michael trzeci, Kaczka spadł na czwartą pozycję. Biorą się do ciężkiej roboty. Już tutaj Joker przymierza się do wyprzedzenia właśnie kierowcy Red Bulla. Między tutaj jeszcze Domino, El Michael, sporo teraz walki na torze. No i niestety Domino, El Michael. No i zobaczymy, naprawdę GTR jest bardzo blisko wyprzedzenia. Przymierza się tutaj, pokazuje, no. Trzech kierowców w tej chwili walczy. No i GTR wychodzi zwycięsko z tej walki. No i zobaczymy, Minipad też tam no już też chętnie właśnie przeskoczyłby kierowcę Red Bulla. No a Pedritos za chwilę będzie musiał się bronić przed GTR-em. Mamy potwierdzenie, że Zejder jest najszybszym kierowcą w tej chwili w stałej stawki na tych 12-okrążeniowych hardach, ale tutaj już pięknie pokazał i zewnętrzną. GTR właśnie znajduje się na czwartej pozycji. Jeszcze tutaj nie odpuszcza Pedritos. Ależ piękny wagonik kierowców. No tutaj ależ ciasna walka między Pedritosem a The Introvert Guy. Troszeczkę wypchnięty Pedritos. No i mamy tutaj walkę. 9., 10. miejsce. No, Pedritos na miękkiej mieszance w stosunku do twardej, więc tutaj może być ciekawie. No i zaczyna wyprzedzać, ależ ciężko tutaj naprawdę, troszeczkę nieczysto zagrał kierowca Ferrari. Był tam leciutki kontakt, no i Marcin wypchnięty, kierowca Aston Martin. Czy Minipad będzie w stanie włączyć się tutaj jeszcze do walki? Mamy żółtą flagę, znowu kierowca Ferrari problemami. Czyż to Pedritos? Zaraz zobaczymy, jak to wygląda.
No, walka tutaj między Jokerem a kierowcą McLarena. No nie daje łatwo skóry oddać. Joker, minipad tutaj próbuje walczyć. Mamy jakąś walkę z tyłu. No znowu ten Red Bull, znowu to Ferrari. Ależ się tutaj tasują kierowcy. No i The Introvert Guy na razie ósme miejsce. Wskoczył mu tutaj teraz za plecy kierowca Ferrari. No próbuje. No cóż, pechowo. Tym razem kontakt z kierowcą Red Bulla niestety zakończył się mocnym tutaj przesunięciem na bok, więc niestety, ale mamy taką sytuację, że to Pedritos w tej chwili jest na 9 pozycji. No i tutaj przegapiłem, ależ kaczka, Zejder. Coż tu się wydarzyło? Czyżby jakiś błąd Zejdera w końcówce? I w tej chwili, no to Zejder jest na drugiej pozycji, no ale oczywiście te kary, które tutaj mają kierowcy, kaczka 6 sekund, no będzie bardzo ciężko, żeby oczywiście odjechać kierowcy Mercedesa. No i teraz będzie się musiał bronić. No jeszcze Zejder tutaj spokojnie nie próbuje wyprzedzać. Też bardzo blisko Domino GTR, naprawdę w końcówce widać, że tutaj szykuje się walka. No i zobaczmy, Zejder i kaczka. Kaczka, no, będzie się bronił. No, Zejder oczywiście tutaj wybrał tą lepszą opcję i w tej chwili, no, wraca wszystko do tego, co mieliśmy jeszcze dwa kółka wcześniej. GTR, Domino. No, nie zmienia nam się nic, jeżeli chodzi o Deltę. Zobaczmy. W tej chwili GTR jest przed Domino. Ciężko stwierdzić, czy tak faktycznie jest, bo dziwne tutaj rzeczy się dzieją w tej sesji, jeżeli chodzi o Deltę. Na razie nic praktycznie nie widzimy. Delta nam się zatrzymała w pewnym momencie. Ciekawie to wygląda. No mamy walkę. Domino, minipad, GTR. I Domino w tej chwili wychodzi z tego najlepiej. Można powiedzieć, że jest na trzeciej pozycji, ponieważ kara, którą dostał Domino, no spowoduje, że z tego trzeciego miejsca spadnie. Ale jeszcze tutaj GTR nie oddaje łatwo, pokazuje wyższość, próbuje wyprzedzać Domino. Ładnie teraz objechany, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać, ale zdecydowanie przed kierowcą Alfa Tauri znalazł się w tej chwili GTR i to on zmierza do mety właśnie na trzeciej pozycji. No zdecydowanie wyższość Zejdera w tym wyścigu, praktycznie od początku do końca kontrola nad całym wyścigiem i to on, proszę Państwa, zwycięża pierwsze Grand Prix pierwszego sezonu World League of Players właśnie w Bahrajnie. Duże gratulacje oczywiście, drugi kaczka, trzeci GTR, na czwartej pozycji Domino, piąty kierowca McLarena, który oczywiście tutaj też duże pochwały, 21 okrążeń.